No, 20 na zegarze. Może się ktoś pojawi. Tak, zobaczę, co widać w ogóle na tej stronie głównej. Czy dostajecie powiadomienia? Jest. Ja już widzę siebie na stronie głównej. Jeśli jest, niech już da znać, bo tak. To są takie dwie ikonki, łapka w górę i po prostu taka sylwetka człowieka, to ja tu nic nie widzę. Także jest cicho. O, jest pierwsza osoba. Także o wszystkim i o niczym, może zaczniemy od tego, czym pachniecie dzisiaj. I mówcie, jeśli mówię za cicho, bo tak, to wszystko idzie przez telefon. Ja nie wiem, jak to. A zresztą spróbuję tutaj. No, chyba słaby jest dźwięk. No, spróbuję mówić głośniej. Także zadawajcie pytania. Albo właśnie, zacznijcie od tego, czym pachniecie dzisiaj. Jestem tego ciekawa. Ja znalazłam dzisiaj naprawdę całkiem dużą ciekawostkę. Otóż, no, korzystam z każdej wolnej chwili, żeby robić porządki. No i zaczęłam pudełko Avonowskie. A dzień dobry. Pudełko Avonowskie porządkować i znalazłam perfumy o nazwie Timeless. Początkowo myślałam, że to są perfumy z tej linii, chyba Sunset, taki wysoki, długi flakon. No ale powąchałam te perfumy, koreczek był złoty. No, coś takiego w starym stylu, powiedzmy, nie wiem czy pamiętacie, Toskę, takie perfumy. No już są pierwsze komentarze. O, dzień dobry Pani Agato, witam. Kiepsko z dźwiękiem, a teraz jest lepiej z dźwiękiem? No tak, to będę musiała próbować inaczej. Angel Nova. No, testowałam próbkowo, także to może piszcie. Piszcie, a ja będę. Puma I'm Going. Oj, bardzo lubiłam te perfumy. Zniknęły. Postaram się mówić głośniej, a wy po prostu też dajcie sobie tam głośniej na. Tam, gdzie trzeba, po prostu. Z Italii. A witam, witam, pozdrawiam. Właśnie, piszcie też skąd oglądacie, skąd, gdzie się połączyliśmy, z jakich stron Polski, świata, no to będzie ciekawe. Czyli mamy już Włochy. Po prostu nie kojarzę. Kto ma ochotę powiedzieć? Bałtyk, cudnie. Jaka pogoda nad morzem? U mnie była przed chwilą burza i to taka dość nieprzyjemna. Bardzo były silne wyładowania. O la la, Gdańsk, Warszawa, Dortmund, wow. Pozdrawiam też, jak Dortmund pozdrawia, to my pozdrawiamy. Na pewno wszyscy pozdrawiają. No to piszcie dalej. Pani Iza, chyba z Krakowa, pozdrawiam panią. Niemcy upalne, bielsko-białe. Biała, przepraszam. No, no, jest nas trochę. Kutno. Biała Podlaska. Słuchajcie, dużo was tu jest. Piszecie i piszecie. 37 osób na żywo. Tych głosów, skąd jesteście, było sporo. Jeśli coś przegapiłam, to wybaczcie, bo ze mnie taki streamer z odzysku. Aha, ktoś tu pisze, że ze słuchawkami jest ok. Chanel Chance of Fresh. Myślę, że to są ostatnie dni, żeby się cieszyć tymi perfumami, bo jak się skończą upały, to one już tak chyba nie pachną dobrze. O, pozdrawiam Kraków, oczywiście. No, Grodków pozdrawiam. Kraków, Dortmund, no, gdzie tam jesteście, kochani? Italia, Bielsko-Biała, Biała Podlaska, Wybrzeże. Tam były chyba ze trzy miejscowości nad morzem, na pewno była Warszawa, także przepraszam, jeśli kogoś nie wymieniłam, pozdrawiam. Z Nysy, no to świetnie. Pozdrawiam serdecznie. Piękne miasto Nysa. Mam nadzieję, że remonty dworca w Nysie przebiegają, no tak, idą po prostu sprawnie, to będą go przyjechać i zobaczyć. Żary. Kaszmir Szoparda, już Kaszmir Szoparda. To są ciekawe perfumy. Ja je lubię. Wiem, gdzieś ostatnio oglądałam jakiś film, ktoś tam narzekał na nie. Ale mi się wydaje, że one są świetne. One są bardzo ładnie skomponowane. W nich jest wszystko. Takie naprawdę dobre orienty to pachną cały rok dobrze. Może poza jakąś taką jesienną pogodą, bo wtedy to w mojej opinii szypry. Też pamiętajcie, że pewna doza subiektywnego odbioru zawsze będzie.
Także nie będzie 100% odbiór perfum zawsze taki sam. Także jestem w stanie rzeczywiście przyjąć oczywiście do wiadomości, że tam komuś się podoba, komuś się nie podoba. Ale oczywiście kanony piękna istnieją i są perfumy, które na pewno będą miały trudniejszy odbiór i będzie im pod górkę. Są takie, które będą powiedzmy dość uniwersalne, ale oczywiście w ramach tych uniwersalnych zawsze powie ktoś, że za nudne, ale nie, na pewno nie będą odrzucające. To tak tyle oczywistych wykładów. Mgiełką nie pamiętam jaką. Ja też dzisiaj naniosłam mgiełkę, właśnie. Poza tym Avonowskim Timeless to jeszcze właśnie mgiełkę Celebr. A jakie perfumy? No właśnie, powiedziałam teraz. Coś tam jeszcze rano było. Chyba chciałam odpoczywać dzisiaj od perfum. No, nie pamiętam poza tymi dwoma. Chyba nic nie używałam od rana. Testowałam, tak, testowałam męskie perfumy. Co zawsze dla mnie jest wyzwaniem. A robiłam też tutaj porządki z tyłu za mną, także przy okazji obwąchiwania koreczków było sporo, a takie testy na mnie, na skórze, to jakby osobna kategoria. Co tam piszecie? Nysa pięknieje. No tak, 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 te rewitalizacje tych miast teraz. Ja mam do tego bardzo krytyczne i sceptyczne podejście. Uważam, że przesadzają z tym wycinaniem. Wchodzą, wycinają, a potem nasadzają. To w ogóle jest bez sensu. Nie znam. Jean Couturier Mariolaine. Czyżby coś a la Majeranek? Chanson do Mer Azur. Mar Azur. Było coś takiego. Tam było kilka wersji tego Chanson do. I schowały mi się pozostałe komentarze. Tło wam się podoba, super, też się cieszę. No, to jeszcze jest improwizacja jedna wielka. Właśnie, może skorzystam z okazji, Barbery Rytm. Przyznam się szczerze, że ten etap Barberego, to jest myślę koniec lat 90., początek tego wieku, nie mam tak dobrze przywąchanego. Ten Barbery Rytm nie był zły, ale nie znam go tak na pamięć ze wszystkimi niuansami, jak znam te pierwsze perfumy, czyli po prostu teraz to się by nazywa Barbery London. Potem jeszcze było Barbery Weekend i My Barbery. No to tamten właśnie rytm, body, jakoś mi tak umknęło. Żałuję bardzo. Coś tam piszecie, moje nudne życie. Ja mam dzisiaj wolno od perfum, słowo do choroby. Libry w Saint Laurent. O, tutaj lepiej widać. Libry w Saint Laurent. No, to już się musi chłodno robić. A może nie? No to jest tak. Testowanie próbkowe jest obarczone taką właśnie ułomnością, że ja zapach znam i kojarzę nuty, ale jak się będą nosić na zimne, na ciepłe, no to trzeba tak no, parę tygodni ponosić. Wtedy można jakby zapach zrozumieć. Na razie się go znajemy, a potem można go już po prostu intuicyjnie odbierać. Miss Dior Dolce Vita. Teraz marzę. Coś tam dziewczyny straszą, że będzie wycofywane, że Dolce Vita i że Poem. A właśnie zaraz pokażę flakonik Poem. Wybaczcie na chwilkę. W ogóle pokażę wam ciekawostki. Wybaczcie, wybaczcie. Już jestem. Także dostałam duży flakonik Poem. Chyba sobie kupię, bo coś straszą, że ma zniknąć. Na giełdzie staroci między innymi to, ale też kupiłam, słuchajcie, chyba na giełdzie staroci tym razem. Bo to jest giełda, gdzie są książki, gdzie są ubrania. Kupiłam też chyba biżuterię. To się pochwalę potem. I coś takiego. Taki flakonik. To też są niezłe rzeczy, ale po prostu nie znam się na tych wszystkich kwestiach związanych ze szkłem. To by trzeba było wejść w nową dziedzinę. Są zapachy, których nie może pani znieść. No są takie, ale nie bardzo chcę się tym chwalić, bo może ktoś lubi, może komuś się podobają. Wydaje mi się, że te perfumy też tak wszystkim podobają, czyli Baccarat Rouge to są perfumy, których ja po prostu bym nie mogła znieść. No, dlatego naprawdę jestem szczera w moich opiniach, tutaj nie ma jakiegoś, nie wiem czego, robienia na złość innym ludziom. Nie, po prostu, no to są takie perfumy.
Też nie lubię, ale to nie mogę powiedzieć, że nie mogę znieść. Tego, jeśli perfumy się powtarzają, bo one naprawdę mają wywoływać w nas jakieś uczucia. A jeśli kolejna osoba pachnie tymi samymi perfumami, no to my tylko wiemy, że to są perfumy X. Natomiast nie analizujemy ich, nie zastanawiamy się, nie wąchamy, nie myślimy, nie oddajemy się takim różnym, wyobraźnia nie pracuje. A ja właśnie nabyłam pierwsze perfumy POEM. No, to brawo. Aha, czerwony bucik. No, stoi sobie. Chyba jeszcze wystąpi w filmie. Coś tam było o Dune. No, Dune jest niezły. Ja się spodziewam u Diora dużych zmian. A właśnie, powiem wam ciekawostkę, kochani. Zaglądajcie na Instagrama. Tak a propos mediów społecznościowych. Do TikToka jeszcze mam nadzieję, że dojdziemy. Po prostu zaglądajcie na wszystkie. Czy będziecie oglądać? Generalnie pewnie, że w internecie trzeba spędzać pewną określoną ilość czasu. Nie za dużo, nie za mało. Zaglądajcie na profil perfumiarzy. Francis Courgeon, Gucci, Armani, Versace, ho, ho, ho. Francis Courgeon ostatnio pojawił się na plantacji tuberozowej, tej, która pracuje dla Diora. Pokazał to na swoim profilu Francis Courgeon Private. No i obwąchiwał tą tuberozę, obwąchiwał, więc spodziewajmy się, bo teraz może to też spodziewajmy się tuberozy, chyba że obwąchiwał tą tuberozę, bo jest sezon po prostu. Pokazywałam wam, że u mnie zakwitła tak gdzieś 2-3 tygodnie temu, ale reszta sobie spokojnie czeka. Kiedy uprawiałam w gruncie te tuberozy, to one nawet gdzieś tam koniec września dopiero mi zakwitały. Ale jak zaglądniecie na Instagrama, na profil Francisa Kurkdżana, on tam właśnie siedzi w tej chwili i wącha te tuberozy. Czy go zainspirują, nie wiem. Boję się, żeby ta inspiracja nie poszła tak daleko, że właśnie Dune będzie zagrożone, bądź Dolce Vita. Ale może nie podniesie ręki. To jest dość chyba, tak mi się wydaje, bardzo zrównoważony człowiek. Nie ma chyba takiego rozdętego ego. Media go przyjaźnie traktują, więc chyba nie musi nic udowadniać. Ma wiele hitów na swoim koncie, więc liczę, że tutaj nie będzie chciał niczym po prostu na siłę zaistnieć. Co tam jeszcze? Divine Oriflame. Divine, taki biały, lekko, taki powiedzmy nieprosty. Ale wracając do Diora i do Francisa Kurkdżana, wywiad, którego udzielił dla, już nie pamiętam, dla Vogue, ale podobno i dla Marie Claire, dla któregoś z tych magazynów znanych, tak sugerował, że jest jednak taka w nim pokora całkiem spora, może nawet lęk, na myśl o tym, że jakie zadanie przed nim czeka i ile on pewnie już widzi, jakie są oczekiwania. No cóż, Dior ma wiele wielkich perfum, no. Ustawić się obok Poem, obok, przepraszam, Poem. Ustawić się obok Poison, ustawić się obok Dune, Dolce Vita, no i tych współczesnych hitów, no to jest wyzwanie. Rzeczywiście to może być onieśmielające. Także media społecznościowe, jak najbardziej, oczywiście przesada, to jest w ogóle inny wątek. Natomiast zaglądajcie na różne media społecznościowe, jak się wam nawet, nie wiem, czy te Snapchaty jeszcze są, czy się wam podobają, czy nie. Ale na TikToku, tak jak mówię, zaglądnijcie, nawet jeśli uważacie, że nie musicie konta zakładać, no to pewnie, że nie, tylko że chyba łatwiej się nawiguje, jak konto jest. Także tam jest dużo ciekawostek, tylko tak, jak musicie podać dobrą datę, wydaje mi się, urodzenia, bo jak podacie fikcyjną, na przykład jako, powiedzmy, datę osoby bardzo, bardzo młodej, no to mogą wam podsyłać właśnie rówieśników. Tak mi się wydaje. Ciekawe, czy jest już, czy nowy Żador. Właśnie widziałam tego nowego Żadora. To już nawet widzowie mi podsyłali, żebym przynajmniej, żebym nie przeoczyła tego w mlecznej, takiej perłowej butelce. No, słuchajcie, perfumy stają się bardzo szczególnym już produktem, bo to już się zaczyna kupowanie tych wszystkich jakichś, powiedzmy, edycji. To chyba będzie już za droga zabawa. Ja uważam, że trzeba bardzo racjonalnie do perfum podchodzić. I z tej całej mnogości naprawdę wybierać to, co jest naprawdę dobre. Naprawdę wybierać taki crème de la crème. Nie dajcie się po prostu, to się chyba efekt FOMO nazywa, że musicie mieć. Czy będzie jakiś flanker Miss Dior? Myślę, że skończą z tymi flankerami. No skoro zmienili perfumiarza, to pewnie chcą zmian. Wydaje mi się, że błędem było obnażenie tej linii Miss Dior. Ale to jest tak, że na przykład taki Żador to jest absolutnie kura znosząca złote jaja.
dla marki. Jakieś straszne pieniądze. Ja tak do cyferek głowy nie mam, ale po prostu właściwie większość tego, co zarabia marka, cała, to są zyski z Żadora. Już, już. Addict jest cudowny, zgadzam się. Aha, nowy Żador bez alkoholu. Dzięki za informację, nie wiedziałam. No nie wiem, może sobie kupię na tą rocznicę kanału. No, kupiłam sobie na rocznicę minioną Infinissime. To może ten sobie kupię? No zobaczę. Także słuchajcie, jak przegapiłam jakiś komentarz, to napiszcie jeszcze raz, jeśli jest jakieś pytanie. Montblanc to jest bardzo dobra marka w dobrej cenie. Nie znam wszystkich tam, powiedzmy, akurat ta biała edycja, chyba to było Montblanc, aż nie pamiętam, taki biały mleczny flakon, to akurat ta mi nie odpowiadała. Miałam próbeczkę. No i testowałam w podróży, być może to jest problem, że w podróży mi ten zapach nie pasuje. Ja na podróż lubię takie wonie proste, nieskomplikowane, żeby tam się za dużo nie działo, bo za dużo bodźców w podróży to jest męka. Także piszcie, piszcie, co tam, czym pachniecie, albo jeśli macie jakieś pytania, to wtedy będzie wielka premiera nowego zapachu, pisze pani Magda. Chyba chodzi o Diora, prawda? No ja tak myślę, ale chyba z tego wywiadu wynikało, że nie będzie w tym roku tej premiery. Na pewno coś przygotują, na pewno ciekawe są te trzy wody, o których mówiłam, o których z kolei mówił Francisco Widżą. Na pewno ten Żador jest ciekawy dla kolekcjonerów. Jeśli to nie jest dla Was problem, wydatek, to trzymajcie, słuchajcie, tego typu one-shoty to się zawsze sprzeda. No tutaj nigdy na tym nie stracicie. To jest zresztą w perfumach najpiękniejsze, że tak naprawdę kupicie, otworzycie flakonik, coś tam troszeczkę poużywacie, puszczacie w świat z niewielką stratą, można to po prostu sprzedać. No, a jeśli czas upływa, to pewnie jeszcze więcej. Jakie perfumy marzą się Pani w tej chwili? A nowy zapach Prady podobno gniot. Więc tak, nowych Guerlainów nie wąchałam. Prady również. No może powinnam to zrobić rzeczywiście. No teraz będą premiery. Tak, dobrze. Następnym razem już będę w Krakowie, to pójdę. Czy mi się coś marzy? Ciągle nie mogę się zdecydować, co sobie kupić. Szukam czegoś wyjątkowego. No, coś tam widać, gdzie nie gdzie, ale w tej chwili u mnie to tak falami przebiega. W tej chwili dla mnie takim wyzwaniem jest wyszukiwanie na tych wszystkich giełdach jakichś takich cudownych. Właśnie a propos, kochani, czy ten flakonik Wam się z czymś kojarzy? Może ktoś wie, ja go mogę gdzieś tam obfotografować na tej mojej. Na tej platformie społeczność tutaj, no, pachnie jak sztuczny jaśmin. Tak mi pachnie latami 70. Trochę mi przypomina zapachem, nie wiem dlaczego, scenę z filmu Nie lubię poniedziałków. No tak, dobrze, już zaglądam, co tam piszecie, niestety. Paris Hilton, Akwaalegoria. Mikalew. Co tam jeszcze mamy? Chanson do. Chyba było, że ktoś nie może znieść. Więc słuchajcie, tutaj mam komputer, więc może na tym komputerze odtworzę. Co tam piszecie? Czekajcie, muszę to wszystko przesunąć. Aha, w upały ktoś jest w stanie znieść tylko Manekful. Chyba źle czytam, to wybacz. Chanson do. Starsze klasyki. Czy zna Pani starsze klasyki, które dotrwały do dziś niezubożone, nieprzeformułowane przez marki? Powiem tak, po prostu ja tego nie sprawdzam, a może powinnam. Chociaż słyszałam ostatnio takie głosy, że na przykład Coco marki Chanel nie bardzo tam się zmieniła, nie majstrowali przy niej. Ale cóż, jak już u Cartiera zaczęli majstrować, to myślę, że wszędzie to się dzieje. Obsession. Ale pomyślę, pójdę tym tropem. Klasyki, których nie zmienili. Nawet mi to ludzie ostatnio pisali, że Pour Monsieur Chanel też już jest wodą nietrwałą, co mnie dziwi, bo była trwała. Ale ostatnio wąchałam jakieś takie perfumy, które są długo na rynku i tak sobie myślałam, o, co się stało, że się oparły. Wydaje mi się, że Dion oparł się tym wszystkim tam
jakimś próbom oszczędzania, reformulacji. To nie wiem, jak to nazwać. Wydaje mi się, że tu ekonomia też swoje odgrywa. Pozdrawiam, pozdrawiam. Live to taki mój. Nie wiem, jak się robi live'y. Prada La Femme. No, bardzo wdzięczne perfumy. Takie słodkawe, ale może jeszcze właśnie a propos słodkich perfum dodam, bo na pewno zwróciliście uwagę, że się zrobiło takie marudzenie pod filmem o tym, że za dużo słodkiego w perfumach, że odeszły te nuty takie bardzo kobiece na korzyść słodkich. Ale może, tak, może podkreślę to, mam nadzieję, że to było powiedziane. Jeśli nie, no to wtedy powiem, że zdumiewające jest to, że właśnie jakby nowa edycja perfum o tej samej nazwie, no na przykładzie Dolce Gabbana, Parfum, właśnie to jest zdumiewające, że kwiaty zastąpili słodyczą. Bo to oczywiście, że perfumiarstwo się rozwija, że idzie w jakimś tam kierunku, który no, jest dobry i po prostu przyjść musi, no to jest oczywiste i z tym nie dyskutujemy. Ale właśnie to jest zdumiewające, że Miss Dior szyprowe zastąpiła Miss Dior pralinkowa, no właściwie karmelizowany popcorn. No to była dla mnie taka, no taka smutna konstatacja, co się stało. Chanson Chance, EDP, EDT. Powiem tak, widzę, że dużo o tym piszecie i podkreślacie te różnice. No muszę i ja pójść w tym kierunku. Generalnie koncentruję się na poznaniu akordu, a potem te subtelności EDT, EDP, no oczywiście na pewno są ważne, ale no za dużo z tych premier. Szukam nowych. O co chodzi w nowym zapachu? Czy na pewno jest tak, jak producent pisze? No takie kwestie mnie pochłaniają. Już. Black Opium, no tam rozmawiacie między sobą. Nie mogę znieść nowego opium, a kiedyś było świetne. Teraz tak, kto to napisał? Kate mu... Nie, Kato tu mówi. Teraz powiedz, co masz na myśli. Czy chodzi o opium po prostu dzisiaj produkowane, czy chodzi o black opium kontra opium? Kwiatowce wracają do łask. No, najlepszym dowodem Good Girl Karoliny Herrery. I to tak ostro weszły do świata z powrotem. Ups, trochę tutaj trzęsę. Mówię... Mówisz o opium black. Że black opium. No, black opium jest hitem, słuchajcie. Chodzi się po mieście, na przykład po Krakowie, ono jest wszędzie. Ono jest wszędzie. Pisała mi dziewczyna z innego miasta na południu Polski, że podobnie. Także to jest hit, niestety. Co, choć... Niestety, niestety, zapach ładny, ale w momencie, kiedy jest wszechobecny, to zdaje się, nie ma już tej tajemnicy, właściwie nie ma nam nic do, nie pobudza wyobraźni, no to jest ważne. Także, słuchajcie, obiecałam, że będzie nowy zapach Yves Rocher, Sur la Londe, rumianek i jaśmin. Rumianek i jaśmin, śmiałe połączenie. Powiem tak. Właśnie, bo do czego ja w ogóle chciałam dzisiaj nawiązać w tym live'ie, ale chyba już nie zdążę, bo właściwie to już jesteśmy to pół godziny chyba, 23 minuty. Słuchajcie, do tego filmu, który się ukazał na kanale Władek Beauty Boy, film, który podsumowuje jakby branżę beauty, co się wydarzyło w branży beauty na kanale na YouTubie, że tam właśnie takie duże zmiany, drastyczne jakby spadki oglądalności i że ogólnie jest to trend światowy. I oczywiście film ciekawy, polecam. Śmiało możecie tutaj w komentarzach czy w tym czacie dawać linka do tego filmu, bo jest godny polecenia. Natomiast jeszcze ciekawszą rzeczą jest dyskusja pod filmem. I tam się bardzo dużo pisze, czyta, mówi. Tak, dużo jest napisane. No, jest to taka dyskusja między ludźmi. Trochę nie podoba mi się sposób taki dosadny, bo rozumiem, że ktoś tam na przykład odchodzi od pewnego autora. Oj, coś było od Natalii Lorson. W każdym razie nie podoba mi się jakby taka dosadność tej dyskusji, chociaż wiele zastrzeżeń powiedzmy do innych autorów i ja podzielam. Słuchajcie, gdzie ta Natalii Lorson? Coś ładnego Natalii Lorson. No to musiałabym po prostu teraz wejść na Fragrantique.
i zobaczyć, co tam ona w ogóle ma. To ja tak zrobię, słuchajcie. W ogóle korci mnie, żeby robić takie filmy, żeby mieć na ekranie jakby coś zupełnie innego. Są to jest bardzo proste, to coś a la live. Już otwieram sobie Fragrantikę. Coś tam było o tym TikToku. Także generalnie TikTok, no mówię, jedna z wielu platform. Te filmy kilkunastosekundowe to często są arcydzieła. Może jesteście za krótko, ale po prostu jeśli dłużej oglądacie, powiedzmy, wydaje mi się, że algorytmy, zresztą to mówi właśnie ten Władek Beauty Boy dzisiaj, bo to tak jakoś tym TikTokiem się, no niestety zazębia, że TikTok ma genialne algorytmy. Co to znaczy? Że on po prostu obserwuje, co oglądamy, kogo mamy zalajkowanego i najprawdopodobniej podsyła nam takie treści. Więc ja ostatnio dostaję medyczne. Dobra, już jestem na Fragrantice, wpisuję. Przypomnijcie mi jakieś perfumy Natalie Lorson, może te Oriflame. Które to było Oriflame? No chyba Black Opium jest Natalie Lawson. Teraz chyba, że się mylę. Black Opium. Potem po prostu kliknę sobie w Natalie Lawson. Black Opium i będę szła, ale tam zdaje się cały team pracował. W ogóle Natalie Lawson chyba robi niezłe męskie perfumy. Może tym pójdźcie tropem. Jest Natalie Lawson. Czwórka pracowała nad Black Opium. Już, Natalie Lawson, ciekawe perfumy. Może to będzie w ogóle kiedyś pomysł na to, żeby tak właśnie. Więc tak. Neroli dla 4711, Adidas Floral Dream, Angel Schlesser nie znam, nie będę się wypowiadała, Armand Basie nie znam, o dla Avonu. Jest tego sporo. Nie, przepraszam, są cztery zapachy, z czego dwie kompozycje moim zdaniem mogą być ciekawe z linii Artistique. Perełki Lelika, no wspaniałe po prostu, co tu dużo mówić. Aha, podajecie, tak, to super, podpowiadajcie, no. Natalie Lawson ma wyobraźnię, bo co jest ciekawe, ona potrafi zrobić też dobre perfumy dla mężczyzny. Bo są perfumiarze, Sofia Groisman, pani Sofia Groisman mówi, że ona coś tak tych męskich klimatów nie czuje, dużo lepiej się czuje właśnie robiąc perfumy dla kobiet. A widzę tak, Bentleya, perfumy też Natalie Lawson. Co tam jeszcze jest? Betty Barclay. Ojej, no pani na pewno ma gigantyczne portfolio. Dla Boucherona pracowała, Place Vendôme. Place Vendôme jest słodkawy, plus jeszcze woda toaletowa, bardzo się różniły. Widzę, że też piszecie. Weekend Barberego. To były bardzo ciekawe perfumy, one mogą być nawet do upolowania w dobrej cenie, bo wydaje mi się, że cały Barbery tą starszą linię jakby chce puścić w świat. Dla Sheparda Wish. No słuchajcie, Wish był odpowiedzią na Angela. No to jest zrobiony po mistrzowsku. No plus te linie takie, powiedzmy, butikowe Sheparda, no to drożyzna. Ale jeśli kolekcjonujecie, jeśli chcecie na przykład spojrzeć na perfumy jako na, powiedzmy, lokatę kapitału, to patrzyłabym właśnie w stronę takich rzeczy, bo tam nie są długie serie. Dawidow, no jest tego dużo. Natalie Lawson jest twórczynią wielu woni. No Sicily wycofane, Dolce & Gabbana, ostatnio była o tym mowa gdzieś w komentarzach. No widzę, że was nie ubywa, tak ciągle jest około 100 osób. Pomyślałam sobie, że skończę, jak już będzie mniej. O, fajnie, że piszecie. Artistique, to nie wąchałam tych z linii Artistique. Także jest tego. Dla Esprit, Essential, aha, właśnie ta figa. Coś nawet o tym ostatnio gdzieś czytałam. Gianfranco Ferri, ale to oba te starsze. Nie. Armani, Gentleman, właśnie, Givenchy Gentleman, no. Dla mnie to jest naprawdę imponujące i bardzo, bardzo no, słowa mi zabrakło, musicie podpowiedzieć. Izabela Rossellini, Daring Izabeli Rossellini. Także no szacunek po prostu. Jean-Charles Brosseau, Ombre d'Or. Jean-Louis Scherer, myślałam, że zrobiła ten Nuit Indien. O, dla Jill Sander bardzo dużo rzeczy. No polecam, po prostu wpisujecie na Fragrantice, bo tak nazwisko trudniej znaleźć perfumiarza. O perfumach, których wiecie, że ona zrobiła, klikacie wtedy na tych perfumach nazwisko i szukacie, bo dopiero jestem przy Lancome, także tego jeszcze trochę może być.
Ametyst, no, zrobiła naprawdę wiele, moim zdaniem, naprawdę ciekawych perfum. Tyle się mówi o panach perfumiarzach. W ogóle ja tak sobie ciągle myślę, że jednak pozycja kobiety w perfumiarstwie, no, jest trochę słaba i to mi się nie podoba. Także warto poza tymi wszystkimi znanymi, cenionymi i lubianymi przez media perfumiarzami przypominać kobiety, więc dziękuję za to przywołanie jej nazwiska, bo na pewno zasługuje na to. Także wracam do dyskusji. Ametyst, no, jeżeli to ametyst, to naprawdę wspaniałe perfumy. Perfumy z Biedronki. Wąchała pani perfum. To przepraszam, że tak powiem, ale warto ciągle przypominać o tym. Liczba mnoga. Tak jak spodnie, jak drzwi, perfumy. Ale wiem, że osoby, które mieszkały w Niemczech i często tam kupowały perfumy, to mają taką tendencję, żeby tak mówić. Ale nie powiem tej formy. Pani Magdaleno, tak, widziałam to pudełko, ależ ono obłędnie wygląda. No naprawdę to jest imponujące. Nie wiem, jak się te perfumy nosi. Właśnie dzisiaj sobie robiłam, jak wspomniałam na początku, te porządki w Avonowskich perfumach i właśnie linia Artistique, którą bardzo szanuję, to tak się zastanawiam, czy ona jest wygodna do noszenia, czy ona jest materiałem na hit. Na pewno buduje markę i jej prestiż, no to za to chapeau bas. No ale jak mają tyle pieniędzy, to myślę, że ich stać. Opakowanie piękne, trwałość słaba. Tak myślałam właśnie, że tak może być, że ta linia Artistique taka jest. Zresztą były głosy, że ten Oud Grounder, który miał pachnieć jakby kaszmir, jest właśnie słaby pod względem trwałości. Sensou, nie wiem, jak się wymawia Sensou Noir, ale to już chyba wycofane perfumy. Widziałam, zapomniałam. Sens, bo tak, Noir na pewno jest z francuskiego, ale to też coraz częstszy trend, że dwuwyrazowa nazwa perfum bywa także jedno słowo z francuskiego, drugie z angielskiego. No cóż. No kochani, to już minęły 32 minuty. Myślę, że no cóż, zaglądajcie po prostu, zaglądajcie tam na ten kanał. Moje top 3. Nie wiem, po prostu to się zmienia. Czy ciepło, czy zimno. Pewnie dlatego zajmuję się perfumami, że ciągle inne mnie frapują, ciągle inne mnie uwodzą, porywają po prostu. W tej chwili właściwie testowałam różne perfumy i przeszkadzały mi te nowomodne. Wolałam te szypry. Czy live będzie zapisany? Postaram się. Właśnie, piszcie o tym Giordani Oriflame, bo to podobno taki hit. Ja się przymierzałam wiele razy do wąchania tych perfum. Coś nie wychodziło. Wydawało mi się takie, może za bardzo znajome, bo ja szukam zawsze nowych rozwiązań, nowych dróg w perfumach. A tutaj gdzieś kojarzę, ale wiem, że to jest ich ten klasyk wielki. Gold Essenza. Giordani, tak? Nie ten klasyczny. Są tam różne wersje. Słuchajcie, w gardle mi zaschło. Kawusia. Nie udało się odejść od kawy. Ale staram się. To kochani, będziemy powoli kończyć, bo to pół godziny to już trwało długo. Jak na live'a. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jeśli chcecie, mogę jutro zrobić z ogrodu. Bo nawet chciałam dzisiaj, taki był plan w ogóle, pokazać wam ogród, porozkładać światełka, ale coś, ta burza wszystko pokrzyżowała. No zobaczę, ja improwizuję, niczego nie obiecuję, nie deklaruję. O właśnie, to Emozione Salvatore Ferragamo wraca. Dziękuję również za spotkanie, właśnie o białokoszulowcach prawie zapomniałam. Także będą białokoszulowce. Kochani, no pół godziny, 35 minut już. Miło mi było bardzo was poznać. Tak bliżej, bo ja sobie ludzi tak lubię kojarzyć z perfumami konkretnymi. No tak jakoś to jest.
Mam nadzieję, że częściej zmieniacie, to wtedy Was nie będę tak identyfikowała perfumowo. Także będzie następny live. Nie chcę nic planować, jakby tematyki, bo ocenię sobie te pogaduchy. Obejrzę tego live'a później, co można by jeszcze dopracować i zobaczę, co dalej. Teraz spróbuję to rozłączyć. Nie wiem, jak to się robi. Także no, zobaczymy, jak to pójdzie. Także kochani, żegnam się z Wami. Pa, pa. Miło mi było. Była to całkiem spora grupa. O, już jest 80 osób, to znaczy, że 20 było, więc kończymy. Dobrze, kochani, miłego wieczoru, bawcie się dobrze. No, odpoczywajcie po prostu. Już szukam tego, gdzie to się wyłącza. Może tu?